Jeszcze coś? No koszula to koszula, no reszta mam koszula. Chodzi o... Nie, to nie ma znaczenia. To jest ozdoba, zwykła ozdoba z kamuszkami. Nie mam jeszcze pytań dotyczących kultury i religii. Tak się składa, że ja onegdaj z panem Ostrowskim, z Czesławem Skonką, no, współtworzyłem stowarzyszenie Polska Turcja. Onegdaj tak było. No trudno było z rejestracją, ale potem po 2 latach zarejestrowano to stowarzyszenie. A też były spotkania ekumeniczne, arcybiskup Głosłowski, bywaliśmy tam też w meczecie. Może coś więcej na temat sposobu, no bo tu jest pewien rozdział, u nas kobiety są inaczej traktowane, u was inaczej, u muzułmanów. Tam na przykład kobiety osobno się modlą na innej sali niż wy w meczecie w Gdańsku, to widziałem. Natomiast no, chciałbym więcej się dowiedzieć, jak duża jest gmina, ile naszych tutaj Tatarów w Gdańsku jest, bo nie mówiliśmy o tym. W Gdańsku jest około 150 Tatarów, to się zmienia, jedni umierają, inni się rodzą, to tak jak normalnie. Co do pana Skonki, profesora Skonki, to no, muszę przyznać, że to była maszyna. On jest coraz starszy i no niestety czas gdzieś tam się kończy. Tak. Energia. Tak. No jeśli chodzi o Turków, no cóż, Turcy to jest całkiem oddzielny temat, oddzielna kwestia. To nie można mylić Tatarów i Turków. Tam są Osmani, to jest osmański. Ja jestem na przykład Nubejcem. Jestem praktycznie ostatni z rodu. Może nie do końca, bo mam syna, ale na razie jestem ostatni z rodu Dżingis Khana. Ja tutaj nie ukrywam, że jeśli chodzi o religię, tak jak powiedziałem, że to religia podtrzymuje kulturę. Tak? Także gdyby nie religia, ta kultura Tatarów dawno by wymarła. A co do kwestii modlenia się, no cóż, są pewne zasady. W islamie mężczyźni się modlą, a kobiety niekoniecznie muszą przychodzić do meczetu i się modlić w meczecie. Modlą się w domu. Są u kobiety dni nieczyste czasami. Tak? W związku z tym jej nie wolno się modlić w meczecie. Poza tym, gdybyśmy tak przypuszczalnie, gdybyśmy zmieszali, tak jak w kościele, kobieta, mężczyzna, stoi wszystko obok siebie. Są ubrani i ta modlitwa wygląda troszeczkę inaczej. U nas jest sudutcze, bo u nas się kłaniamy, klękamy troszeczkę inaczej jak w kościele katolickim. Są pokłony. W związku z tym to może doprowadzać do dekoncentracji mężczyzn, tak? Czyli kobiety praktycznie, aby nie dekoncentrować mężczyzny podczas rozmowy z Bogiem, żeby ta modlitwa była przyjęta, to kobiety modlą się oddzielnie. Albo u góry jest specjalny balkon, albo z boku jest specjalne pomieszczenie dla nich. Oni słyszą wszystko, widzą, ale nie łączą się razem. Ewentualnie, tak jak w meczecie u nas w Gdańsku, jest przyjęte, że kobiety modlą się za mężczyznami. I to nie dekoncentruje żadnego z mężczyzn, którzy mają obowiązek. Tutaj w szczególności mówię o Dżuma Namaz, czyli piątkowej modlitwie, gdzie mężczyzna musi być skoncentrowany bardzo mocno na modlitwie. Kobieta, jakby nie było, będzie dekoncentrować. Tym bardziej gorąca krew tatarska, czy jaka inna. Krew nie woda, brawo panie pułkowniku. Tak. Dlatego też, aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, zapisano w Koranie po prostu, że kobieta modli się oddzielnie. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, kobieta jest stawiana na piedestale. Kobieta, matka w szczególności, ona jest ponad wszystkim.
najukochańszą osobą w rodzinie, gdziekolwiek, z największym szacunkiem odnoszą się zawsze do kobiety, do matki. Dlatego też to pytanie takie było dość retoryczne. Ja wiem, o czym Pan chce mówić. Pan chciałby powiedzieć, że kobiety się bije, etc., etc. Ale... Jaka jest prawda? Ale... Jaka jest prawda? Proszę mi pokazać inną religię, która nie stosuje przemocy. Która podczas wybicia jednej głębszych przychodzi do domu i robi awanturę, bije kobietę, dzieci, etc., etc. Jest to zakazane całkowicie. Alkohol jest zakazany i słusznie. Ja również nie piję absolutnie żadnego alkoholu, ale i też nie piję, bo nie ma takiego powodu. Jeśli mnie kobieta nie odpowiada, ja po prostu z nią nie żyję i tyle. W islamie są dopuszczone rozwody. Zarówno można wziąć ślub tak szybko, kiedy imam podpisuje tak zwany nikah, czyli kontrakt, konkretny kontrakt, i ludzie żyją. Oczywiście, że mężczyzna jest zobowiązany do utrzymania tej rodziny. On płaci i utrzymuje. Nawet po rozwodzie, kiedy mówi nie chcę ciebie trzykrotnie przed imamem, to i tak musi płacić. Bez względu na to, czy mu się to podoba, czy nie. Do pełnoletności dzieci i dopóki jego żona go nie zwolni z tego obowiązku. Nie wyjdzie za mąż, czy ewentualnie może zrezygnować, ale to jest jej wola. Do momentu, kiedy tego nie uczyni, mężczyzna jest zobowiązany płacić. Ile żon można mieć? Rewana, teoretycznie czy praktycznie? No tak jak się żyje, no praktycznie. No. To teoretycznie. Praktycznie to ma harem miał ten Sulejman. Sulejman. Harem to jest pokój. Harem to jest pokój kobiet. Aha. Proszę nie mylić, bo ktoś pomyśli, że mówimy o jakimś, prywatnym, przepraszam, sami dorośli są? Sam. O burdel. Nie. To nie jest tak. Czyli Tatarzy mają jedną żonę? Oczywiście. Ja mam jedną i chwalę sobie ją. Nawet za to, że mnie rano budzi na modlitwę. Nie mówiąc, że bierze i robi inne obowiązki i gotuje wspaniale, jak widać zresztą po mnie. No ba. Czego jeszcze można zarzucić kobiecie? No nie, no. Więc kochajmy to, co mamy. Proste. Panie Jerzy, ja mam jedno pytanie do Pana, bo tutaj rozmawiamy o religii, no to ja zawsze tak pochodzę trochę sprzedyczne do tematów religijnych. Budzą dużo kontrowersji, czasami bardzo często też budzą kłótnie. Każda religia to jest trochę inna, trzeba szanować. Nikt każdy po prostu ma swoje wiarę, tak jak chce to przeżyć. Ale może wróćmy troszeczkę do naszego tematu, tak? Za dwa dni będziecie mieli jakieś tam, przepraszam, że tak mówię, bo nie pamiętam dokładne słowa teraz, ale będziecie mieli wasze święto, tak? Czy będziecie mieli jakieś... Jest deportacja. No ja pamiętam, że jest deportacja, ale nie jak to nazywacie w tej chwili. Proszę nam trochę powiedzieć, opowiadać, tak? Co tam się odbyło, jak to się odbyło, jak państwa... Teraz będziecie odchodzić ta rocznica. Jakie były skutki tej deportacji w waszym życiu, w waszej kulturze? Rozumiem, że jak zostaliście deportowani, no to wtedy wiadomo, że każdy poszedł w różne kierunku świata. To mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Bo dzisiaj mamy taki zwyczaj, tak, że nasze dzieci uczą się w szkole, różne sprawy, tak, ale czasami kultura i to, co się stało nie tak dawno, jest troszeczkę zapominane. Tak. Może tutaj warto poruszyć ten temat.
Dziękuję. Temat jest naprawdę bardzo ciekawy, tylko tutaj trzeba by sprostować co nieco. Po pierwsze, my tu, Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, jesteśmy Tatarami jak gdyby samoistnymi. Co to oznacza? To oznacza, że my tutaj przeżyliśmy ponad 600 lat. My jesteśmy potomkami ze Złotej Ordy, czyli potomkowie Dżingiszana. To może nie wszyscy, bo tutaj jest wielu takich, którzy przyszli z Nadbołki na przykład i są Bułgarami. Bułgary, Tatarzy, Bułgarzy. Są Tatarzy również naród krymsko-tatarski, czyli z Krymu. A my nie mamy praktycznie żadnego odniesienia się do, ani do jednych, ani do drugich. Mimo, że jesteśmy Tatarami. Ja jestem korzeniami z Kercza. Kercz to jest akurat na Krymie. To jest ten wschodni Krym. Co za tym idzie, moi przodkowie byli wysyłani właśnie do Kazania nad Wołgę, bo tam nie było chana, więc stawiali tam chanów. A co do deportacji, no cóż, deportacja, jak każda deportacja, przeżyliśmy jako Polacy również i Katyń, Wielkopolski, Sybir, gdzie wywożono, tutaj mamy akurat Sybiraczkę, która była wysłana na Sybir, czyli wie o co chodzi. Tak samo i Tatarzy byli wysłani. Stalinowi zechciało się Krymu. I jednej nocy tylko Tatarów wysiedli. Co to znaczy wysiedli? Po prostu przyjeżdżano, tak jak tutaj widać na obrazach. Ja tutaj nie widzę tego obrazu, ale stoją takie samochody, rzucają ich wszystkich do tych samochodów, nie pozwalając z domu praktycznie zabrać niczego. To, co chwyci któraś z matek czy dzieci, to chwyci swoje, to jest wszystko. Oni mieli chyba 15 minut na opuszczenie wsi. Także to jest niewiele. Nie, nawet nie zdążyli niczego zabrać czy zabezpieczyć. Rzucano ich do wiadomo jakich wagonów, do Bydlęcy. Wywożono w nieznane. Przywożono ich do Uzbekistanu czy Kazachstan, Uzbekistan. Na wschód, daleko na wschód. Tam zatrzymywano pociąg, otwierano drzwi i mówiono, to jest wasza ziemia. To jest wasza ziemia poddana, wychodźcie, róbcie co chcecie. Nie dając w zamian nic kompletnie. Zaczynali ci ludzie od nowa. Od nowa i od nowa, życie od nowa, głodni, spragnieni, bo to wiadomo, a zimą nie było gdzie się schować. Ja tego tak nie przekażę dokładnie, jak to wygląda, bo to może tylko powiedzieć ten, kto to przeżył. Ja z autopsji tego nie powiem, ale z opowieści i Tatarów, i mojej babci, mojej matki, to ja wiem, jak to mniej więcej wyglądało. Z opowieści, tylko z opowieści. Aby opowiedzieć to, jak to się czuje, to bardzo proszę, tu jest naoczny świadek, którego wywieźli właśnie na Syberię. Na Syberię, gdzie praktycznie nie wszyscy wracali. Wracała tylko cząstka. Cząstka stamtąd wróciła. To się wykruszają ci ludzie, a jak widać uśmiechnięta od ucha do ucha, czyli cieszy się życiem. Dzisiaj tu wolnej Rzeczypospolitej. Ma Pani ochotę coś powiedzieć? Bardzo proszę. Prosimy o tej Sybirce. Proszę, Pani mówi. Pani Majo, spokojnie. Pani odda to trochę inaczej, bo Pani sama tam była, to Pani wie, jak to wygląda. Co nam się ogłosić?
to nam bardziej do przodu. I do publiczności. Że dzień Tadusia aresztowali, następnego dnia, godzina 3 w nocy, dobijali się do drzwi Sowieci, no i kazali się nam wyprowadzać z domu, spod Wilna, majątek Nowopole. Więc było 5 braci starszych, a ja siostra, jako najmłodsza, jako dziecko. Wszystkich nas załadowali na sanie, a później saniami dowieźli do stacji i tam załadowano nas wagony bydlęce i wieziono nas przez miesiąc z posiołku na posiołku, to znaczy Kazachstan. Później w 1942 roku, jak już się tworzyła armia Andersa. Przez Uzbekistan oczekiwaliśmy na wagony wojskowe i wieźli nas do Indii, Bali Bady. Następnie, no oczywiście tam chorowaliśmy w Nairobi, że w szpitalu. Następnie do Afryki, Uganda. W Ugandzie mieszkaliśmy, tam około 5000 Polaków, 12 tak zwanych obozów. Dwóch braci starszych wstąpiło do Junaku. No a my byliśmy właśnie w Masindi, Uganda, w Ugandzie. Po odnalezieniu Tatusia przez Czerwony Krzyż wróciliśmy do Polski i mieszkam obecnie w Gdyni. Nawet zadano mi takie pytanie, arcybiskup Łódź pyta o szczegóły, czy już książkę wydałam. Mówię, że wszystko przede mną. Skoro cię wywieźli, mówi 10 lutego w 40 roku, to lata lecą. Więc powiedziałam, że wszystko przede mną. Mówi, pani Tuskowa napisała, pani Wałęsowa, a ja jestem historią chodzącą, więc powinnam też przekaz zrobić. Tak, więc to wszystko przede mną. Dziękuję. Czyli to nie jest takie proste odpowiedzieć na takie trudne pytanie. Myślał, że to będzie całkiem proste. Odpowiedź się jasno wyraźnie. Dzieci, młodzież z opowieści, takich jakie Tatarzy przychodzili i opowiadają, tak jak na przykład Emir Bogdanowicz, który przeżył swoją całą młodość właśnie tam na Syberii, opowiadał, jak chodził do szkoły, dostał kromkę chleba na cały dzień, a jemu to musiało wystarczyć. Uczył się, później jeździł gdzieś w lesie, sam musiał budować sobie dom. Drzewa ścinali z takich surowych drzew, budowali lepianki, to oczywiście. No z mchu, oni to może nie tyle co lepianki, to oni budowali normalne domy, ale budowali między te belki, nacinali i był utykany mech. Mech syberyjski jest dość duży. Też, tak. I końskie łajno, jeśli były konie, bo konie to z reguły zabijano i gdzieś tam no, trzeba było jeść coś. Także to jest to bardzo trudne pytanie i właściwie to nie dla mnie takie pytanie. Jestem za młody jeszcze. No ale jeśli zadowoliło to pana taka odpowiedź. Ja jeszcze tutaj pytam. To proszę czytać już, poszedł dwa mikrofon do tyłu. Jeżeli chciałbym troszkę usłyszeć mowy tatarskiej, jakieś pozdrowienie może. Coś, co by, prawda, zbliżyło mi tak język. Ten klimat, który kiedyś był, kiedy Tatarzy rozmawiali z sobą, było ich na pewno więcej, mieli skupiska. To jest ten temat. I drugi takie pytanie, jak wzrasta Tatar, Tatarka, jakie są stopnie tego wzrastania? U nas są pewne sakramenty, Tatarzy pewnie też jakieś mają obyczaje, kiedy młodzieniec się staje, prawda, dorosły i tak dalej. Coś na temat tych tradycji, jak to wygląda?
Jeśli chodzi o język tatarski, są stosowane dwa języki. Choć ja nie mam zaufania ani do jednego, ani do drugiego. Zresztą nasi przodkowie już zatracili język koniec XVII-XVIII wiek. Rozmawiali tylko i wyłącznie w języku albo polskim, albo no tam nie było Białorusi, ale litewskim, łotewskim, słucham, no i rosyjskim również, tak, rosyjskim również rozmawiali. Do tej pory rozmawiają, także to żadna tajemnica, ale jeśli chcecie posłuchać, jak brzmi język typowo takiego narodu krymsko-tatarskiego, tam siedzi, chodź na tutaj, chodź, 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 nie ty. No dawaj, dawaj. Dawaj. To jest uczennica pierwszego naszej pierwszej klasy liceum w Gdańsku. To jest Perełka u nas. No mówi świetnie po polsku, świetnie się uczy. Język polski tak szybko opanowała, że ja jestem zdumiony wręcz, choć ja sobie zdaję sprawę z tego, że wschodnie narody szybko łapią język. On jest, znaczy język jest podobny do języka tureckiego. Suzana. Zaraz posłuchacie języka prawdziwego tatarskiego narodu krymsko-tatarskiego. Przejdźcie tam bardziej na środek. Na środek, żeby was było widać. Wracając jeszcze do Azime, bo tak ona ma na imię Azime. W szkole, w ósemce, na hełmie jest jedyną tatarką. Jedyną muzułmanką, a uwielbiają ją wszyscy. Nie wiem, czy to za naukę, czy za jej pogodę ducha, ale tak jest. Ona się uczy ponad wszystko, co możliwe. Ona chce zostać politykiem, chce wejść do rządu nowego tatarskiego, mam nadzieję. A być może nie będzie tej tak zwanej dyskryminacji, jak mi tutaj zarzucono, że kobiety u nas się inaczej traktuje. To będzie jeden z większych dowodów, że prezydentem czy hanem nawet, no han może nie, bo to przesada, bo to jest męskie, ale może być prezydentem narodu krymsko-tatarskiego, czego jej naprawdę z całego serca życzę. Niech studiuje, niech się uczy. Tyle, ile będę mógł jej pomóc i dzięki dobrym sercom ludzi, bo to na tym cała rzecz polega, to nie tylko ja, bo ja to jestem mały pioneczek, jak powiedziałem wcześniej. Niemniej jednak one pomocy potrzebują tu, od nas. Nie tylko od Tatarów, ale od wszystkich. Od wszystkich. Żeby ten rząd narodu tatarskiego powstał. Inshallah. Wskażycie niemnożka na tatarskie. Możecie pozdrowić, liczę, chcecie skazać, a nie chcecie posłyszeć, jak? Ili oni понимają na tatarskie, ili вообще, co to jest, jak to jest, co творzy się na Krymie. No, polityką nie zajmuj się. No, możesz skazać, jak tam есть. Тепло? Тепло. Насчет погоды не скажу, но хотела бы спеть. Говори на татарский, я скажу. Я хотела спеть крымско-татарскую народную песню. Заспева вам песенку по-татарски. Супер. Сыра-сыра джезвелер, кайнарю, кайнарю, алимини кашлары, ойнарю, ойнарю, алимини кашлары, ойнарю, ойнарю.
yandım aman, yandım aman, yandım alimigi maşallah. Of yandım aman, yandım aman, yandım alimigi maşallah. Hey! Właśnie chciałem powiedzieć jedna rzecz, tak? Nie wiem, czy to jest jakaś tam charakterystyka waszego narodu, tak? Ale taki uśmiech macie na twarzy, naprawdę, no, wam zazdroszyć. Ale teraz chciałbym wiedzieć, proszę, o czym pani śpiewała? O czym śpiewała? Ja śpiewała o Alime, tatarskiej dziewczynki. To od imienia parnia. On zaszedł w kafe i jemu понравилось jej kofie. Ее брови понравились, ее улыбка. И вот он поет ей о том, что он влюбился в нее. Очень хорошо, да. Это поколение, которое еще разумеет. Мы разумеем, мы разумеем. Спасибо. Chciałem przetłumaczyć, ale faktycznie chyba jesteśmy wszyscy w takim wieku, że gdzieś tam kiedyś wyliznęliśmy tego języka rosyjskiego. Ale ja nie znam. A jest jeden, to jest. Brawo! Brawo dla właściciela. Espanol! A może młodzież coś powie jeszcze? A może ta młoda dziewczyna rozgawali? Nie, ona może mówić po polsku, bez przesady. Aha, mówi po polsku. Менің адым Азиме, мен 16 яшындайым, мен Қырымда яшадым, мен Қырым татар. Она мови аккурат по-татарску, представляйся, ким она есть, как она имя, и есть из народу крымско-татарске, по-польски. Добре. Ну то, называем себя Азима. Mam 16 lat, uczę się tutaj w Polsce. No, przyjechałam gdzieś latem, na początku lata. No, jestem tutaj z rodziną, z mamą i mam trzech młodszych braci. Tata oczywiście, że został. No i przyjechaliśmy z tego powodu, no wszyscy wiedzą. No, dobrze, nie będę mówić na ten temat. No to Putin zabrał ty. Tak, no i uczę się tutaj w liceum, w pierwszej klasie. I no naprawdę, Polska jest taka tolerancyjna, że no wszyscy widzą, w jakim jestem stroju, że jestem musulmanką. I no nikt nie na ten temat nic nie mówi, że jestem jakaś inna, że no oczywiście, że ktoś tam mnie pyta, czemu tak chodzę, czemu no mam taki strój, ale no... Nie denerwuj się spokojnie. Ja się trochę denerwuję, tak. To nie egzamin. Ale i tak dziękujemy, wielka odwaga, że dziękujemy. Tutaj powstało takie małe foba, ponieważ jak przedstawiliśmy Suzanę, Suzana jest po szkole muzycznej. Gra na pianinie, w ogóle jest muzykiem. A u nas, jak to możemy sobie wyobrazić, to tak jak Polacy wyjeżdżali, czyli wyjeżdżają w dalszym ciągu na zachód, przez mywanie. I ona również to samo robi. Sprząta i na zmywaku, i tu, i ówdzie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że niektórzy są bardzo złośliwi. Złośliwi po pierwsze albo nie płacą, albo płacą tak mało, że to jest aż poniżające. To jest poniżej godności człowieka. A do tego jeszcze strasznie obrażają. Tak, wzywając do różnych takich no, epitetów no, nieprawdopodobnych. Tutaj ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu bratu, tatarowi, z
Wspaniały człowiek. Janusz, podnieś się, pokaż się. Ty, nie Janusz, oglądaj się, tak? Ty, bracie. No Janusz. Jeden jedyny Tatar, który zabrał dwóch młodych ludzi, Tatarów, do siebie i dał im pracę. Dał im pracę uczciwą, tak jak zapracują, tak i zarobią, ale uczciwie. I chwała jemu za to. Ja nawet nie pytałem tych chłopców, jak pracują. Ja tylko słyszałem, że oni byli bardzo zadowoleni. Że oni stamtąd nie chcą odejść, bo tam im się bardzo podoba, że praca jest dobra, że bardzo dobry człowiek i tak dalej. Może to cechuje również Tatarów. Niemniej jednak on jest takim polskim Tatarem. Przeżył tyle lat i on doskonale zdaje sobie sprawę, że możemy pomóc na tyle, ile możemy. Ale za to jestem jemu naprawdę bardzo wdzięczny. Dziękuję ci bardzo. Czy mamy pytania? Tak, bardzo proszę. Ja się spotykam z tym, że kobiety wschodu, to znaczy i Tatarowie, i Arabi, przedstawiają się jednym imieniem. Tutaj ta młoda dziewczyna przedstawiała się jako Asina. Asina. A jak mężczyzna się przedstawia, to dwuczłonowo czy trójczłonowo. Czy to jest tradycja, czy to jest... To jest związane. Po prostu uproszczone. No, to nie ma to znaczenia. Ona może podać i imię, i nazwisko. Jest to sama podała. Ona podaje, żeby dla uproszczenia. Po prostu dla uproszczenia. No to jest, ale to się bardzo często spotykamy. A czy w Polsce nie jest tak, jestem Danuta? Jak się oficjalnie przedstawia, w Polsce przydaje się dwuczłonowo. Czy to albo jednoczłonowo, czy chłopak, czy dziewczyna. Ale różnica, by, dlatego moje pytanie jest, czy to jest w tradycji przedstawiania się, czy to jest tylko tak obyczajowo?